Hej, witam Cię na kanale Odmładzanie na ekranie. Piękny, słoneczny, styczniowy dzień. Za nami Sylwester, Nowy Rok i co dalej? Najczęściej z początkiem roku wyznaczamy sobie jakieś cele, mamy postanowienia noworoczne i dzisiaj właśnie o tym chciałem z Tobą porozmawiać. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te postanowienia noworoczne, jak je realizować? Powiem Ci, jak ja uważam, możesz je zrealizować. Co najczęściej jest celem zmian, jakie mamy postanowienia noworoczne? Najczęściej chcemy zadbać o swoje zdrowie, to większość postanowień. Zapisujemy się na siłownię, na basen, kupujemy dresy, adidasy i zaczynamy biegać. Druga grupa tych naszych planów to oczywiście plany osobiste. Myślę, że to nawet pierwsza, czyli chcemy poznać miłość swojego życia, jakiegoś partnera, partnerkę. Trzecia grupa rzeczy, które chcemy zmienić, to oczywiście kwestie związane z finansami, czyli co? Postanawiamy założyć firmę, zmienić pracę, po prostu zacząć zarabiać większe pieniądze, zacząć gospodarować lepiej tymi pieniędzmi. Dzisiaj właśnie chciałem Tobie powiedzieć, jak to zrealizować, jak ja uważam, jest najlepiej to zrealizować. Najczęściej wyznaczamy sobie mnóstwo celów i tutaj już moim zdaniem popełniamy wielki błąd, ponieważ moim skromnym zdaniem jest metoda, która pozwala nam zrealizować te cele, czyli cel za celem. Pierwszy cel wyznaczamy sobie i pada pierwsze, najważniejsze pytanie. Dlaczego tak naprawdę chcesz to zmienić? Dlaczego chcesz zmienić te nawyki żywieniowe? Dlaczego chcesz zapisać się na siłownię, na basen i tak dalej, i tak dalej? Jakie jest Twoje dlaczego? Druga bardzo istotna sprawa, jeżeli chodzi o kwestie związane z postanowieniami, to oczywiście jak chcesz to zrealizować, bo dlaczego to już wiesz. Najczęściej, jeżeli chodzi o te dlaczego związane z kwestiami zdrowia i odchudzania się, no to wiadomo, lepiej wyglądamy, lepiej się czujemy się pewniejsi, na pewno zmieni się nam nasze życie. Drugi aspekt tego jak, to oczywiście musimy napisać sobie jakiś plan realizacji tego, jak chcemy to zrealizować. Czyli jeżeli chcesz pójść na siłownię i zmienić swoje nawyki żywieniowe, no to po prostu sobie to zapisujesz. Jeżeli chcesz się zapisać na basen, no to nic nie ma w tym trudnego oczywiście. Moim zdaniem ten jeden nawyk, który sobie wyznaczysz, jeden cel, który sobie wyznaczysz, po 2 miesiącach realizowania, konsekwentnego realizowania, pozwoli Ci na to, żeby wprowadzić kolejny. Bo ten jeden nawyk czy cel, jeżeli wprowadzisz w swoje życie, to będzie Ci po prostu już go łatwiej realizować. Zresztą sam doskonale wiesz, że często jest tak, że chcemy coś zmienić, a wszystko toczy się jakby tak samo, czyli na przykład mówisz sobie, nie będę oglądał seriali. No i co z tego? Przychodzi kolejny dzień i to jest rytuał. Przychodzisz z pracy, przychodzisz z jakichś zajęć, przychodzisz ze szkoły, po kolei robisz to samo, a potem przychodzi znowu czas serialu i znowu go oglądasz. Po prostu nie jest nam łatwo pozbyć się nawyków. To nie jest takie proste, jakby się nam wydawało. A jeżeli nałożysz na siebie mnóstwo obowiązków, mnóstwo celów, to będzie to naprawdę bardzo trudne, żeby zrealizować. Natomiast jeden cel, jeżeli go zrealizujesz, to po pierwsze będzie Ci o wiele łatwiej, po drugie zbuduje tą Twoją pewność, że da się, po prostu da się, bo zauważ, że mnóstwo ludzi na przykład wyznacza sobie cel, przebiegnę w tym roku maraton i ten maraton powoduje, że jeżeli go przebiegniesz, to w Twojej głowie otwiera się taka klapka, mówisz, da się. Po prostu da się. I to da się przekłada się nie tylko na kwestie związane ze zdrowiem czy z finansami, to po prostu przekłada się na Twoje całe życie. Uwierz mi. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Jeżeli chcecie coś skomentować, to oczywiście zapraszam. Proszę o subskrypcję. Życzę miłego dnia, miłego oglądania i oczywiście
żebyście zrealizowali wszystkie swoje cele. Tak jak już wcześniej powiedziałem, wyznacz sobie jeden cel. Nie wyznaczaj sobie bardzo długiej listy celów, ponieważ będzie naprawdę trudno je zrealizować. A jeżeli zrealizujesz jeden, to te pozostałe będzie Ci o wiele łatwiej zrealizować. Trzymaj się, pozdrawiam, cześć.